Co to do cholery ma znaczyć? Zemsta. Mój pan chce się zemścić. Do zobaczenia w piekle. Co to było? Niespodzianka. Ha ha ha. Mam złe przeczucia. Nie. Nie tylko nie to. Nie. Xardas. To on. Śniący. Co śniący? Wrócił. W tak krótkim czasie? HMM. Dziwne. Dobrze, że to jesteście. Słyszałem, jak taki jeden zdechlak mówił coś o ataku na stary obóz. To szybko trzeba działać. Ty wejdź boczną bramą i powiadom strażników. Ja wejdę główną. Dobra, słuchajcie mnie. Nasz pan wrócił i pragnie nowych ziem. Więc powiem krótko. Zaatakujemy stary obóz. A potem znajdziemy i zabijemy bezimiennego bohatera. Zaśniącego. O, ile orków do zabicia. Nie ma czas raczej ani trochę. Grać ze mną bas, latyna przysypana prochem. Bas jest dla nas, my go robimy. Ty z nas się śmiejesz, my cię pierdolimy. Bo nie wiesz co to są gorące cykacze. Gorący pan, zimny szampan, zaraz go przychacę. Raczej prosty Borix, ty masz pojęcie. Basuj z nami, basuj z nami, was ma pierdolniecie. Pozdrowienia dla wszystkich lasów, dla wszystkich, którzy mają w sobie trochę basu. Jak masz hajs, to się wylasuj. Jeszcze raz poczuj to, czujesz to, basuj. Nieraz mam szampański nastrój, palę wtedy tysiące ton plantów. Pozdrowienia z Dwerix de Santos, z nienawiścią do wszystkich policjantów. Nie ma szans grać ze mną basu. Nie ma szans wyprowadzić mnie z tego transu. Nie mam czasu mieć dystansu do takich spraw, bo lubię cyki basu. Rusz, rusz, dupą dla mnie. Tylko ja i ty, ty i ja, będzie fajnie. Wykąpię cię w zimnym balu. Diego, co ty robisz? Złaś stamtąd. Bezi uratuje cię. Diego, ty debilu. Spoko, nic mi nie jest. A za tobą.